Ciągle tylko ci superbohaterzy i superbohaterzy. Może pora sięgnąć po coś innego. O, miły dom nad jeziorem. To brzmi jak jakaś ciekawa, romantyczna historia. Tylko dlaczego na okładce ma szkielety pływające w wodzie? Po przeczytaniu pierwszego tomu muszę zgodzić się z tymi, którzy w internecie krzyczą, że to na pewno będzie miało adaptację serialową. Bo totalnie na to zasługuje, a struktura scenariusza jest wręcz idealna do adaptowania w tej formie. Co do Jamesa Tyniona IV jako scenarzysty, to już parę razy udowadnialiśmy, że jak nie ma nad sobą bata edytorskiego, to potrafi robić naprawdę fajne rzeczy. W tym przypadku nie jest inaczej. Otóż jest sobie pewna grupka znajomych, a tą grupkę znajomych łączy w sumie jeden element. Mianowicie jeden konkretny znajomy, Walter. I Walter pojawiał się na etapie żyć każdego z naszych pozostałych bohaterów w różnych jego etapach. Gdzieś tam w liceum, gdzieś tam na studiach. Tak czy owak, wszyscy go znają. Jednocześnie każdy z tej grupki może być definiowany przez jakieś grupy cech. To zaraz nabierze sensu. No i któregoś pięknego dnia Walter proponuje, że wszyscy powinni się spotkać i on już wszystko zaaranżował, muszą tylko przyjechać do pewnego domku, który jest nad jeziorem i będzie czadowo, bo to jest Hawira jak ich mało. Dosłownie wszystko tam jest. A, bo byłbym zapomniał, w przeszłości Walter miał taką zajawkę, że od czasu do czasu zadawał tym swoim znajomym pytania, jak według nich skończy się świat. I każdy z nich w jakiś sposób odpowiadał mu na pytanie, my na początku widzimy tylko wersję jednego bohatera. Ale w międzyczasie mamy jakieś takie postapokaliptyczne migawki, więc pewnie będzie z tego wszystkiego przypał. No i znajomi pojawiają się na miejscu, każdy z nich dostał jakąś ksywkę od Waltera, typu wiecie, artysta, naukowiec, pisarz i tak dalej. No i mamy okazję ich poznać i generalnie to jest no raj na ziemi, ta cała miejscówka. A przy okazji też trochę nie ma tam zasięgu, znaczy czasem jest, czasem nie, w zależności od tego, czy sytuacja tego wymaga. Ale jak już pojawia się Walter, który postanawia zrobić steki, no to rozpoczyna się pełnoprawna impreza. W trakcie tej imprezy do naszych bohaterów zaczną docierać informacje dotyczące tego, że chyba na całym świecie nastąpiła tak jakby apokalipsa. W sensie ludzie giną na potęgę, ciała zaczynają się im roztapiać, wszystko widać na Twitterze do jakiegoś momentu, a potem cisza. I jak robi się mocno niezręcznie, to Walter przyznaje, że sprowadził ich tutaj nie bez przyczyny, ponieważ chciał, żeby ocaleli. Bohaterowie reagują trochę alergicznie, jeden próbuje nawet zaatakować Waltera, ale okazuje się, że jego ciało się rozpada pod ciosem, a następnie składa ponownie, tworząc takie cieliste tornado. Potem Walter znika, no i zostajemy z tymi bohaterami, którzy są trochę jakby w tyłku. A jednocześnie do końca nie wiedzą, czy wszystko co się stało, tak naprawdę się stało, czy im się tylko wydaje, że się stało. No i ogólnie muszę wam powiedzieć, że ta historia jest naprawdę wciągająca. Ma ten element, który swego czasu miało Walking Dead, czyli istnieje jakieś zewnętrzne zagrożenie, ale tak naprawdę nie ono jest główną osią tego, co śledzimy. Czasem zaczynamy poznawać każdą z postaci coraz bardziej i zaczynają nas ciekawić osobiste motywacje, jednocześnie dostajemy od czasu do czasu retrospekcje dalszych postaci, jeżeli chodzi o interakcje z Walterem, które miały miejsce w przeszłości. Jest tu kilka ciekawych zwrotów akcji, przynajmniej na tym etapie, a dodatkowo mamy masę materiałów dodatkowych. Jakieś zapiski rozmów, jakieś listy zakupów, jakieś rysunki, no świetna sprawa. Artystycznie kadry są pozbawione ramek, wiecie, tych takich zwykle czarnych obwódek wokół samego rysunku. I to można interpretować na wiele sposobów, dla mnie jest to po prostu fajne i lubię to w komiksach. Natomiast jeżeli chodzi o rysunki Alvaro Bueno, no to mogę powiedzieć tyle, że świetnie oddaje wszystkie niepokojące elementy tej fabuły. Natomiast biorąc pod uwagę, że grupka znajomych to są postacie stricte ludzkie, więc czasami jeżeli nie mamy jakiejś wskazówki od scenarzysty, to ciężko na pierwszy strzał zorientować się, kogo tak naprawdę śledzimy. Także świetne, intrygujące, serdecznie polecam, niewątpliwie chcę więcej. A jak według was skończy się świat?